Witam serdecznie wszystkich z podznaku Skorpiona. W tym rozkładzie kart tarota dla Was na nadchodzący tydzień, czyli od 2 października do 8, tutaj z niedzielą włącznie, zapytamy karty o to, co będzie się działo w nadchodzącym tygodniu, ale także jakie będą wpływy na Was oddziaływać w tym czasie, żeby tutaj być może przygotowanym na pewne rzeczy, żeby może zwrócić na coś konkretnego uwagę. Dobrze, przejdźmy do rozkładu. Wy w międzyczasie możecie zasubskrybować kanał, jeżeli tego nie zrobiliście wcześniej, a jeżeli chcecie się ze mną skontaktować, jest link pod filmikiem do mojej strony internetowej. Dobrze, zobaczmy tutaj, co się dzieje, skupmy się na tym, co się tutaj pojawia na stole. Mamy rycerza mieczy, mamy cesarzową, cesarza, czyli cesarzową parę cesarską, mamy trójkę denarów i mamy króla pucharów, fajnie. Mamy tutaj królową mieczy, królową pucharów także, a także na koniec tutaj widzę, że takim głównym wpływem będzie karta diabła i to może od tej karty diabła też zaczniemy, tak? Bo karta diabła jest tutaj z reguły radą kart. Ona tutaj wskazuje na to, że będziemy troszkę się wstrzymywać z zrobieniem czegoś, co w sumie powinniśmy zrobić, tak? Więc tak naprawdę może trochę nas tutaj będzie leń łapał, albo będziecie się trochę wstrzymywali z zrobieniem czegoś, szukali wymówki, a tutaj wydaje się, że w tym czasie, w ciągu tego tygodnia warto będzie jednak podjąć te działania i zrobić tą rzecz, z którą wy wiecie, że macie ją zrobić, tak? To jest coś, co już od jakiegoś czasu tutaj się gotuje, się zbiera na to. I wy tak już od jakiegoś czasu może właśnie to odkładacie, teraz, odkładacie tydzień temu, może nawet jeszcze dawniej, od miesiąca, czy od kiedy, wy najlepiej wiecie, od kiedy to się dzieje, więc tutaj wydaje się, że będzie to związane właśnie z rzeczą, której tutaj jest mowa przez tą kartę królowej mieczy. To jest coś nieprzyjemnego. To jest coś takiego, faktycznie, co się ciągnie przez dłuższy czas. Karta mieczy mówi, królowej mieczy, mówi właśnie o takich przypadkach, gdzie taka, ta sytuacja, to co trzeba zrobić, czy właśnie ta sytuacja, o której ta karta mówi, jest taką, bardzo taką, niechcianą, tak? Najlepiej jakby się dało, to by się w ogóle tego nie robiło i wydaje się, że to jest coś takiego, czego nie można tak jednokrotnie po prostu załatwić. To jest coś, co faktycznie trzeba będzie tutaj zrobić raz, drugi, trzeci. To jest taka sprawa, którą albo trzeba robić cyklicznie, tak? Albo po prostu jak już się zacznie to robić, to potem wiemy, że za tym pociągną się dodatkowe rzeczy do zrobienia, a niespecjalnie chcemy, niespecjalnie tego chcecie, tak? W tym momencie tutaj, moje drogie Skorpiony, ja się nie dziwię wcale, sam też bym specjalnie nie chciał właśnie zaczynać robić takie rzeczy, w których wiem, że jak się już w to wejdzie, to tak się trochę będzie babrać, ale wydaje się, że trochę powoli tutaj już ten czas, który pozostał na to okienko, na to, żeby zrobić tą rzecz, powoli mija. I teraz jeżeli wy faktycznie z tym specjalnie nic nie zrobicie, to karty tutaj sugerują właśnie poprzez tą kartę diabła, że może stać się, nie tyle, że stanie się coś złego, tylko że sytuacja się albo skomplikuje, albo będzie jeszcze trudniejsza potem do załatwienia, albo będzie przyniesie to więcej złego niż dobrego, tak? Wydaje się, że pora jest na to, żeby się trochę zmusić. Ja tutaj tylko jeszcze wezmę tą kartę królowej pucharów, która wskazuje na to, że dopóki tego nie zrobicie, to jest taka kolejna rada kart w tym wypadku, że dopóki tego nie zrobicie, dopóki nie zajmiecie się tą sprawą i faktycznie się nie zbierzecie w sobie, żeby to zrobić, to widzę tutaj, że nie będziecie mogli znaleźć spokoju, nie będziecie mogli też ruszyć z jakąś rzeczą, którą chcecie zrobić, tak? Czyli z jednej strony macie coś, co byście chcieli już coś osiągnąć, ale przed wami stoi tutaj ta przeszkoda, ta rzecz, którą jednak trzeba zrobić, a wiemy, że tak nie za bardzo chcemy to zrobić. I tutaj do tego też się odnosi karta cesarzowej i cesarza razem. tak, to wskazuje na to, że no to poniekąd ta sytuacja, o której tutaj mowa, jest waszym obowiązkiem, tak? Jest to coś, co no, jesteście za to odpowiedzialni. Jest to coś, co no, nikt inny nie może was wyręczyć w tej kwestii, tak? I też jednocześnie ona stoi, ta sytuacja, której już trochę tak napomknąłem przy okazji tej karty królowej pucharów, trochę napomknąłem w tym momencie, ale ta sprawa stoi na drodze no, rozwoju czegoś innego, czegoś, żeby coś się jeszcze bardziej, znaczy żeby mogło w ogóle rosnąć, żeby mogło dalej się rozwijać, żeby mogło zaistnieć może nawet też, tak? Więc to jest taki konkretny bloker, to jest taka konkretna sytuacja blokująca i no, najwyraźniej po prostu trzeba się nią zająć. Wy wiecie, o co chodzi w tym momencie, co to jest, co jest tą blokującą kwestią, więc radziłbym jednak tutaj może znaleźć trochę czasu, może zrobić to jakoś na spokojnie, tak? Może nie rzucać się od razu tutaj z mieczem na to i próbować to jakoś tak bardzo intensywnie zrobić, tylko może krok po kroku, na ile ta sytuacja jest możliwa. Może po prostu zróbcie w tym tygodniu jakąś część tego, wiedząc, że potem dokończycie resztę potem, tak? Nie, może nie starajcie się faktycznie zrobić, nie robić tego wszystkiego albo nie planować, żeby zrobić to wszystko w tym tygodniu, bo wydaje się, że tu są jeszcze inne rzeczy, które będą was zajmowały w tym tygodniu. Może nie będziecie mieli tyle czasu i energii, możliwości, żeby się w pełni poświęcić tej sprawie, ale wydaje się, że chociaż część tej kwestii stoi przed wami właśnie no, w tym czasie, żeby się chociaż tym zainteresować i żeby chociaż tutaj jakiś krok zrobić, jakąś tą cegiełkę dołożyć do tej układanki i mieć dzięki temu no, potem lżej najzwyczajniej w świecie, tak? Więc tak jak mówię, to jest coś, jak tutaj karta cesarza szczególnie mówi, to jest coś, co no, jest tylko i wyłącznie w waszym zakresie. No, tak jak mówię, nikt nie może was no, po prostu wyręczyć w tej kwestii, zrobić tego za was. Nawet wydaje się trochę, że nikt nie może nawet pomóc w tej sprawie jakoś bardzo no, aktywnie czy coś, może tylko trochę. I no, to też nie ucieknie, tak? To też nie ucieknie, chyba że naprawdę chcecie, no, jest to możliwość, tak? Możecie zarzucić jakąś sprawę, której ta tutaj sytuacja dotyczy. Możecie po prostu z tego zrezygnować, no ale to już jest wasza decyzja, czy chcecie. Raczej wydaje się, że to nie byłaby najlepsza z decyzji. Teraz poza tym tutaj karty wskazują również, jest rycerz mieczy, który mówi, ja już tak lekko o tym tutaj wspomniałem wcześniej, że mamy rycerza mieczy, który będzie sygnalizował wiele rzeczy do zrobienia, czyli ten tydzień mimo wszystko będzie intensywny, tu będą się rzeczy działy, będą wymagały waszej uwagi, będą się też pojawiały tak troszkę znienacka, czyli to nie jest wszystko to, że na przykład siedzicie sobie teraz tej niedzieli, kiedy może to oglądacie, no prawdopodobnie oglądacie to może później też, ale i po prostu w tej niedzieli czy kilka dni wcześniej wiedzieliście, że w tym tygodniu będzie intensywnie, bo będzie to do zrobienia, macie to zaplanowane. Jeżeli tak macie, to te rzeczy nie uciekną. One nadal będą do zrobienia, nadal to będą obowiązki, którymi trzeba będzie się zająć, które trzeba będzie brać pod uwagę, ale tutaj rycerz mieczy wskazuje na to, że jeszcze będą się pojawiały dodatkowe rzeczy, tak? Że no, może w poniedziałek dostaniecie jakąś informację, że trzeba się zająć tym, może tutaj nagle będzie jakaś nagła sytuacja, którą też trzeba będzie rozważyć i trzeba będzie się nią zająć, bo inaczej wiadomo, no, jak się czasami pewnymi rzeczami nie zajmiemy, no to będą tego no, jakieś reperkusje, może pójść trochę jeszcze w gorszej kierunku sytuacja. Ponadto widzę, że no, to jest początek miesiąca, tak? nadchodzi w tym tygodniu początek miesiąca, no może poza tą niedzielą, no ale chodzi tutaj o ten początek miesiąca taki, gdzie mamy ten tydzień pracujący i jest to faktycznie czas, w którym no, pewne rzeczy się może rozpoczynają, na przykład studenci rozpoczynają studia i tutaj mamy kartę trójki denarów, która właśnie mówi, że coś też będziecie zaczynali. Może z racji tego, że to jest początek miesiąca, tak, to tak może być, wiele rzeczy tak lubi się zaczynać, żeby była taka cezura właśnie, że jest nowy miesiąc, coś się nowego zaczyna, ale to może być też zupełnie niezależne. Widzę, że tutaj będzie coś nowego, w czym zaczniecie się dopiero w tym tygodniu zajmować. Tu może być bardziej poważna rzecz, tak jak mówiłem, na przykład rozpoczęcie studiów, tak? Może być trochę mniej. Raczej bym tutaj widział coś takiego mniej, takiego wpływającego na całą waszą, nie wiem, sytuację życiową czy coś takiego, ale nadal no, będzie miało to miejsce i też będziecie musieli tutaj jakąś energię wydatkować na to, żeby się tym zająć, żeby do tego podejść, żeby właśnie tutaj to zaadresować, tą sytuację. I no, też to zajmie wam czas, tak? Wy macie ograniczoną ilość czasu, tutaj będą rzeczy do robienia, obowiązki jakieś, będzie tutaj ta sprawa może do poruszenia, a gdzie jeszcze tutaj wepchnąć jakiś czas dla siebie, nie? Więc tutaj warto tak się zastanowić, próbować nie narzucać na siebie zbyt wiele, tak? Że jednak wziąć pod uwagę to, że może coś pójść nie tak i trzeba będzie się jeszcze czymś innym zająć, ale ogólnie spróbować sobie, jeżeli są faktycznie rzeczy, tak, które mogą poczekać, bo no, ta sytuacja może niekoniecznie może poczekać, tak? No, to cały początek o tym rozmawiałem, ale jeżeli są sytuacje, które mogą poczekać, są jakieś rzeczy, to może też tak miejcie z tyłu głowy poczucie, że może jednak zajmiemy się tym później, jeżeli można, ale te ważniejsze rzeczy, żeby były na początku, czyli tak priorytety sobie poustawiać tych kwestii do zrobienia. Bardzo pozytywną rzeczą jest, bo tak ja tutaj widzę, że trochę poopowiadałem takich no, niepokojących rzeczy, może trochę męczących i trapiących, ale widzę tutaj, że będzie też trochę takiej lepszych kwestii, tak? Bo karty lubią zwracać uwagę na te ważniejsze aspekty, a to wcale nie znaczy, jeżeli one są, tak? To wcale nie znaczy, że to będzie tylko i wyłącznie wasz tydzień, ale będzie tutaj także właśnie miejsce na trochę spraw związanych z wami i tutaj widzę ten król kielichów, którego już trzymam strasznie długo, wskazuje na to, że będzie też czas dla waszego takiego zrobienia sobie jakiejś przyjemności, tak? Więc w tym tygodniu będzie okazja ku temu, żeby spędzić trochę czasu sam na sam, ze sobą, tak? Albo z partnerem, z partnerką, z przyjaciółmi ogólnie, albo nie wiem, poczytać książkę, albo się zająć jakimś hobby, sportem, cokolwiek was cieszy i cokolwiek sprawia wam radość, to tutaj ten król pucharów wskazuje, że będzie na to czas. Prawdopodobnie też wydaje się, że to raczej będzie bliżej weekendu, może w ogóle w weekend, niż w ciągu tego tygodnia, tak? Więc tutaj nie wszystko złe na szczęście, tak? Więc okej, moje drogie Skorpiony, to jest rozkład dla was na nadchodzący tydzień. Mam nadzieję, że się przyda. Mam nadzieję, że tutaj może pewne rzeczy zostaną pojaśnione. Tak jak mówię, to jest ogólny rozkład, weźcie z niego to, co najbardziej z wami rezonuje, tak? Wiadomo, nie można zrobić idealnie rozkładu dla wszystkich Skorpionów po kolei w jednym rozkładzie, ale mam nadzieję, że tak czy inaczej tą ogólną tendencję widzicie. Ja jestem Kosma Mykowski, bardzo dziękuję wam za wasz czas i mam wielką nadzieję, że zobaczymy się przy następnym. Dzięki, pa!